Siemanko mordeczki, witam was na moim odcinku. Dzisiaj mamy mapkę pod tytułem Starowiec. Dzisiaj będzie ocenianie oraz oprowadzenie po mapce, no nie? Ogólnie wbijamy. Ogólnie na samym początku mówię, że kto chce jakąś mapkę, żebym zobaczył, ocenił, to może wpisać. To ja w kolejnym odcinku tą mapkę mogę ocenić, zobaczyć. No, jeżeli ktoś ma swoją mapkę, może mi podesłać linka czy coś, to wtedy tą mapkę ocenimy, co nie? Głównie to sobie wziąłem tryb na nieprzełączanie, ale nic, tutaj mamy domek. Tutaj jest sterta z słomy. Głównie tą stertę słomy da się wziąć? Nie, znaczy kurde, lipa. Dobra, lecimy. Tutaj jest przyczepa. Tutaj jest silot. Tutaj wbijamy do szopy kamerzysty. Dobra, tutaj jest orki. Wbijamy dalej. I tutaj obstałem, że opryskiwasz, no właśnie. O, siernik. Teraz się ma. Idziemy dalej. Tutaj są, tu jest pewnie paliwo. Tutaj jakiś nawóz. I tak się kupuje wszystko. Tutaj jest zbiornik. Chyba lot. Wchodzimy do obory. Fajnie, elegancko. No i tutaj jest koryto. Tutaj jest, to chyba krówki są, mogę się tam, mi się wydaje. Dobra, lecimy dalej. Ogólnie tu jest bizon z headerem. Tutaj jest Neff Holland i Fiat. Ogólnie teraz sobie wejdziemy do garażu, czy czegoś nie pomyliliśmy. Tutaj są te sprzęciki fajne. Ogólnie jest taki plus tutaj tej mapki, że na rozwój możemy praktycznie wszystko sprzedać. Troszkę tak. Chcemy sobie na miejscu na przykład tych balotów coś, no to wtedy sprzedajemy i kupujemy w to coś, no nie? No i właśnie, to jest fajne. Mapka ma 80-90 pól równe, chyba że tutaj pomyliłem, nie, ale raczej nie ma. Dobra. Raczej teraz się pojedziemy przejechać, na przykład Neff Hollandem. Włączymy sobie koguty. Ogólnie to mamy zapięty obciążnik. Neff Holland tak się prezentuje. Tutaj jest header do tego, do bizona. Otwieramy sobie. Ogólnie nagrywam to już drugi raz, bo za pierwszym razem pewnie coś z tym głosem się dzieje. Ale nic nie poradzę, nie umiem za bardzo ustawiać, nie znam się na tym, ja się dopiero uczę. A jeszcze nie mam takiej wprawy. Głównie jak ktoś mi tutaj dzwoni, dobra, tu jest pole. Kurde, tutaj potrącę kogoś zaraz. Dobra, tutaj budują mi willę piękną. Tutaj są takie fajne te pola. Tutaj jest, bo tu sąsiad takiego bina postawił, kurde, za Unię, dofinansowanie. I dobra, lecimy sobie dalej. W ogóle praktycznie ta mapka wszystko posiada, to co inne, no nie? No to nawet nie ma co przejeżdżać, no. Ogólnie musimy, może dzisiaj na radę, już później. Nagram sobie mapkę, jaką bym tu nagrać. Albo opowieść, gospodarstwo Kacper, albo tą drugą, nie? Mamy dwie serie. O, rozwoju gospodarstwa jeszcze mamy. O, dobra, Starowieś. O kurde, to już nie jesteśmy na tej mapce. Dobra, tutaj jest skup zbożowy z balotami. Tutaj jedzie jakiś Janusz do lasu na grzyby. No i tak się przejedziemy, no, żeby było, że coś pokazaliśmy. Mi się wydaje, że jedziemy taką główną drogą. Głównie niedługo z chłopakami będzie wleci pierwszy odcinek na naszym nowym kanale. Zobaczymy jeszcze, jaka będzie nazwa, ale to będzie takie coś kontentem Freeza, ale to znaczy nie, że będziemy ściągać wszystko to, co oni robią, tylko nazwa będzie inna i wszystko takie podobne, co oni robią, no nie? No i dobra, o, tutaj jest kolejne gospodarstwo nasze. Tutaj, o, tu jest fajne, to mi się podoba. Stodoły fajne. Tutaj jest miejsce na chyba na ciągnik. No i to właśnie. To już takie 60-tki, 30-tki można grać i to mi się podoba. Dobra, lecimy dalej. Jedynie mapa jest na takie, no, na takie luksuski, zatorki. No tak, no i taki do takich czynników tutaj jeżdżę. Większych to już się nie opłaca. Dobra, lecimy sobie dalej. Tutaj takie pola ładne rosną. Mam nadzieję, że teraz odcinek mi się dobrze uda. Że nie będę jeszcze raz nagrywał, bo
Nie zdarzyło się 5 razy nagrywać odcinek. No i dobra, tam dalej już nie będziemy jechać. Jeżeli taki oto to się odcinek podobał, to możecie zostawić tak suba, łapeczkę i dzwoneczek. I widzimy się w kolejnym odcineczku. Siemka.